Witam Was wszystkich serdecznie w żużlowej jeździe bez hamulców. No, na magazyny te klasyczne w studiu wirtualnej Polski będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo sezon nam się tutaj niebezpiecznie wydłuża. Na razie dwie kolejki odwołane, no ale no, jakoś będę starał się to nadrobić, żeby po prostu sympatycy żużla mieli co oglądać. I dzisiaj taki trochę magazyn inny w moim domowym studio. Ze mną już jest pierwszy gość, Piotr Baron, menedżer FOGO Unii Leszno. Tutaj jak ktoś ma dobry wzrok, to pana Piotra może zobaczyć tutaj na tym załączonym obrazku. Witam, panie Piotrze. Witam, dzień dobry. Dobrze, słyszymy się chyba nie najgorzej, tak mi się wydaje. Okej. Ja może jeszcze tutaj trochę poprawię głośność. Okej, znakomicie, powinno być dobrze. Panie Piotrze, nie wiem, czy czytał pan wywiad z prezesem Piotrem Rusieckim. No, powiem panu, że ja trochę byłem tym wywiadem zaskoczony, bo Piotr Rusiecki tak, no, dość mi wyglądał na przerażonego, a raczej miałem go za opanowanego człowieka, ale widać jakby, że te pierwsze dni takiej tej blokady, tych rzeczy związanych z koronawirusem, że siedzimy, większość z nas siedzi w domach, nie może normalnie pracować, firmy zaczynają mieć kłopoty, wiadomo, że prezes jest biznesmen, no a prezes mówi tutaj, że jest bardzo krucho, no. Że jest bardzo krucho gdzie? W ogóle wszędzie. Przede wszystkim w firmie. Prezes tak mówi, to być może tak jest. No. Nie wiem, jak jest w branży poza żużlem, bo to by się gdzieś tam trudno pewnie dowiedzieć. Natomiast no, w sporcie pewnie wesoło też nie będzie, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia spoza klubu. No dokładnie, a jednak jest tak, że te wszystkie firmy, które są, także ta prezesa Rusieckiego, to jest wszystko system naczyń połączonych z żużlem, prawda? No bo jednak bez tych pieniędzy żużel będzie miał problemy, prawda? No jeżeli nie będziemy mieli oczywiście sponsorów, to sponsorów, kibiców, oczywiście wsparcia z miasta, to żużel nie będzie miał jakoś kolorowo i tego myślę, że wszyscy się obawiają dzisiaj. No ja też przyznam, że tak jak sobie to wszystko, na to wszystko patrzę, to mi się wydaje, że te wszystkie nogi żużlowe, znaczy wszystkie nogi, na których ta dyscyplina stoi, czyli no, zarówno sponsorzy, kibice, samorząd, no i jeszcze telewizja i te umowy PG Ekstraligi, to wszystko jest mocno takie, no, nie chcę używać słowa zagrożone, ale wszystko jest bardzo napięte i wszędzie może się zdarzyć w tych czterech pozycjach no, jakieś draśnięcie, prawda? Być może tak. Ja szczerze powiem, też nie wiem do końca, jak to jest, bo gdzieś tam budżet w klubie to nie należy jakby do moich obowiązków, więc nie za bardzo sobie zdaję sprawę, jak wyglądamy gdzieś tam finansowo jako kluby w Polsce, ale z całą pewnością te, czyli samorządach, sponsorach, telewizji, kibicach i jeszcze tam wielu osób, które wspomagają żużel, z całą pewnością oni go tworzą i bez tych ludzi byłoby na pewno ciężko. No tak. Prezes mówi w ogóle, że na razie nie ma dochodu i ciężko mu w ogóle będzie jakiekolwiek pieniądze płacić, jeśli nic się w tej materii nie zmieni, a mówi, że każdy tydzień jakby przedłużającego się kryzysu i zastoju gospodarczego spowoduje, że na pewno nie ma możliwości, żeby budżety były takie, jak sobie kluby zaplanowały, że nie ma opcji, bo sponsorzy, którzy składali jakieś deklaracje, oni za tydzień, dwa, trzy, miesiąc nie będą w stanie już tych pieniędzy zapłacić, bo będą ratować swoje firmy, a nie zajmować się rozrywką. Żużel to rozrywka, tak? No być może tak, tylko co ja mam panu odpowiedzieć? No... To w zasadzie nie wiadomo, co powiedzieć, ale rozumiem, że pan jest też trochę tym wszystkim zaniepokojony, co się dzieje, tak? No generalnie jesteśmy zaniepokojeni tym, co się w ogóle dzieje, bo myślę, że coś takiego niewiele osób mogło przeżyć, co w tej chwili się zaczyna dziać na świecie i myślę, że to dla nas wszystkich nowa próba i zobaczymy, jak ten świat dalej się potoczy. Mhm. No w ogóle to jest chyba tak, że ludzie bardziej myślą właśnie o tym, co będzie jutro, czy ta sytuacja jakoś się nie przerodzi w taki ich kłopot jakby ekonomiczny w domu, tak? Nikt nie myśli w zasadzie w tej chwili o rozrywce. No ten żużel, to tak trochę o nim dyskutujemy, mam wrażenie,
pytanie, no bo jesteśmy w tej branży, tak, ale chyba każdy z nas ma trochę inne niepokoje. No myślę, że tak. No, sport jest to temat jakby zastępczy. Dzisiaj jest dużo więcej ważnych rzeczy niż sport i myślę, że my jesteśmy gdzieś na, jest potrzebnych w innych miejscach i myślę, że te pieniądze tam pewnie docierają, a zobaczymy, jak to się przełoży na sport. Pewnie kolorowo nie będzie, ale myślę, że to jest też taki sport, który nie zaniknie po kilku tygodniach. No, prezes Rusiecki twierdzi, że może być taka sytuacja, że będziemy musieli to wszystko budować od nowa, że wrócimy trochę do lat 80., kiedy żużel nie był jeszcze, nie mieliśmy najlepszej ligi świata i że znowu krok po kroku będziemy musieli iść do przodu. Ale cofnąć się w tył. Ja myślę, że tak szczerze, no to jeżeli chodzi o sport, to wypracowaliśmy bardzo wysoki poziom od lat 80., bo to kupę czasu minęło, jesteśmy na innym poziomie. Oczywiście mogą być gdzieś tam pieniążki zupełnie inne w sporcie, natomiast poziom ten, który reprezentuje dzisiaj nasz kraj, nasi zawodnicy, myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie i dzisiaj to inne państwa muszą nas gonić pod względem sportowym, a finanse no to zupełnie odrębna rzecz. W sporcie one są oczywiście bardzo ważne, ale najważniejsze jest samo podejście do sportu i sport, który tworzymy i myślę, że sportowców mamy bardzo wielu w kraju, a myślę, że i z czasem to się będzie budowało tak jak do tej pory. No, może gdzieś tam teraz troszeczkę będziemy musieli kucnąć, żeby potem można wyprostować nogi, no tak to w życiu Mam nadzieję, że też to się skończy jakimś tam pozytywem. Marek Cieślak, bo też sobie z nim porozmawiałem, twierdzi z kolei, że być może taka sytuacja, która teraz jest obecnie, że może ona paradoksalnie żużlowi wyjść na dobre, bo on uważa, że z kolei, że to wszystko zostało do takich granic już nadmuchane, że było pewne, że to kiedyś się przewróci. On co prawda nie przewidywał, że to się stanie z powodu koronawirusa, no nikt z nas tego nie przewidywał, no ale stwierdził Marek Cieślak, szukając jakichś pozytywów, że może nie będzie tak źle, że trochę zejdziemy na ziemię i że jakby może to będzie taka dodatnia sytuacja dla żużla. Myśli pan, że to przewrotnie może tak być faktycznie? No ja myślę, że do tej pory to wszystko, co się działo i jeżeli tak śledzimy od kilku lat, to tylko żużel budował gdzieś tam wzrosty i oczywiście wszystko szło do góry, ale też trzeba sobie prawdę powiedzieć, że pieniądze zewnątrz, które przychodziły, były coraz większe, choćby czy telewizja, czy inne nośniki, które gdzieś tam wprowadzają w żużel pieniążki, to powodowało, że ten sport mógł się rozwijać. Nie wiem, czy to wszystko przerosło, to by bardziej trzeba prezesów w klubach popytać, gdzieś może i księgowe, nie wiem do jakich rozmiarów, czy te budżety już pękają, czy nie, bo oczywiście człowiek w tym nie siedzi na co dzień, więc trudno mi o tym mówić. Panie Piotrze, a co pan jako menedżer w ogóle zespołu Mistrza Polski może w tej chwili zrobić? No bo ja rozumiem, że jak każdy z nas zachowuje pan pewną wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o wychodzenie z domu. W zasadzie wszystkie rzeczy, które żużlowcy mogliby robić, zostały zakazane ze względów jakichś tam bezpieczeństwa, rozumiem przede wszystkim. No i co może w tej sytuacji zrobić menedżer? Myślę, że siedzieć tak jak większość społeczeństwa w domu i czekać, aż to wszystko przeminie, dbać o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo też ludzi z zewnątrz, po prostu się nie poruszać i tyle. No, co możemy więcej robić? Przecież nie możemy zorganizować ani żadnych ćwiczeń na siłowniach, czy też robić treningów na torze, czy spotykać się w większym gronie na motokrocie. Byłoby to nawet niemoralne, gdyby w takim większym gronie się spotykać, więc siedzimy, czekamy i gdzieś tam każdy myślę, że oczekuje czasu, kiedy to wszystko się skończy, ale też trzeba mieć świadomość, że pewnie to nie będzie jeden tydzień czy tam dwa. Zobaczymy, jak długo będziemy musieli czekać wszyscy, abyśmy mogli dalej nasz sport uprawiać. Na razie czekamy, no bo cóż innego można zrobić. Pozytywna wiadomość jest może taka, że w tamtym roku pogoda była na tyle dobra, że patrząc na to, no to możemy sobie myśleć, że do listopada da się jeździć, tak? To nam daje rezerwę pewną. Z pewnością da się jeździć, oczywiście, że się da. Sezon można nadgonić też, bo można pojechać kilka razy w tygodniu, to też nie jest jakąś wielką przeszkodą. Mhm. Wszystko zobaczymy, kiedy to się skończy. Myślę, że no mamy wielu mądrych prezesów i mamy też Polski Związek Motorowy, jak i Ekstraligę,
gdzie na pewno usiądą i będą debatować, co z tym możemy zrobić. Dzisiaj najważniejsze na pewno jest to, aby się ten wirus, ta epidemia jak najszybciej skończyła i wtedy możemy myśleć dalej, co robić ze sportem. Dokładnie. Panie Piotrze, bo wrócę raz jeszcze do Marka Cieślaka, bo gdzieś tam przy okazji takiej dyskusji o życiu i o świecie i o wszystkim w ogóle. Marek Cieślak, jak go zapytałem o to, czy jego zdaniem środowisko jest w tym okresie koronawirusa takie solidarne i zachowuje się porządnie, no to on zwrócił uwagę na treningi Piotra Pawlickiego. Nie chodziło mu o same treningi, czy o to, że Piotr jeździ na prywatnym torze taty, tylko chodziło mu o takie afiszowanie się z tym, wrzucanie tych filmików, wrzucanie zdjęć, takie chwalenie się, bo jednak jest trochę tak, i ja tu się z nim zgadzam, że całe to środowisko nasze żużlowe siedzi trochę na szpilkach, wszyscy są nerwowi, tak, bo każdy włożył jakieś niesamowite pieniądze w to, żeby się przygotować do sezonu, no ale nie może jeździć, nie? I ten Piotr moim zdaniem tak trochę, nie wiem czy chcący, czy niechcący, ale drażni. No, Marek Cieślak to nazwał tam bardzo dosadnie, bo powiedział, że Piotr Pawlicki pokazał całemu środowisku gest Kozakiewicza. Co pan o tym sądzi? Czy tu się pan zgadza? Wie pan, ja myślę, że jedni jeżdżą tutaj motocyklami, bo mają własny tor, inni jeżdżą z kolei rowerami po ulicach, bo mają gdzieś swoje rowery i każdy robi to, co uważa. Ja myślę, że mając takie warunki jak Piotrek Pawlicki, mając ranczo u taty i własny tor, trudno nie korzystać z tego. Dlaczego ma jeździć? Dlaczego gest Kozakiewicza? Nie sądzę. Nikomu Piotrek, myślę, że w ten sposób nie podchodzi. Ma możliwości do pracy, więc pracuje. Wiele firm w Polsce pracuje. No, myślę, że to, że siedzi u siebie na ogrodzie i nie wychodzi dalej, nikomu nie zagraża, nie przenosi żadnych zarazków, więc komu to miałoby przeszkadzać? A nie uważa pan, że lepiej by było, bo jakby ja w ogóle o treningach nie dyskutuję, bo tu się zgadzam. No trudno, żeby facet siedział w domu, skoro ma możliwości, oczywiście jak najbardziej niech trenuje, tylko ja się cały czas, i tu jest ta moja wątpliwość też, podobnie jak i Marka Cieślaka, myślę, Czy on powinien to wszystko tak upubliczniać, tak nagłaśniać, tak? Czy nie lepiej, żeby to zrobił sobie w domowym zaciszu, żeby u nikogo nie powodować jakiegoś tam zgrzytania zębami? Ja myślę, że dzisiaj trzeba zupełnie inaczej na to spojrzeć. Trzeba spojrzeć na to, jak zawodnicy dbają o sponsorów, jak zawodnicy muszą się sprzedawać, żeby o tych sponsorów zadbać. I ja myślę, że tutaj nic nadzwyczajnego. Piotrek Pawlicki chciał pokazać siebie, chciał pokazać swoich sponsorów, chciał pokazać również reklamę, którą wozi na swoich motocyklach, żeby sponsorzy byli zadowoleni. No co w tym nienormalnego jest? Dzisiaj myślę, że ocenianie kogoś, że przejechał na motocyklu, to jest taki temat, to trochę na wyrost i nie wiem, czy w jaki sposób do tego się odnieść. No. Też zawodnicy pokazują, że jeżdżą kolażówkami po ulicy, bo kilka widziałem takich na Instagramie gdzieś oblasków i nikt z tego problemu większego nie robi, więc co za różnica, czy jeździ motocyklem, czy jeździ rowerem. Marek Cieślak też rowerem jeździ. Tak. A oglądałem też, bo dzisiaj akurat też gdzieś tam w jednej z gazet, czy to w Radiu Elka, już nie pamiętam, chyba w Radiu Elka, tak, dokładnie. Oglądałem zdjęcia z tego treningu Piotra Pawlickiego. No przyznam tak, bo o ile ilość osób to mnie tam może nie przerażała, bo tam 50 to nie naliczyłem, może raptem 12-13, więc tego zgromadzenia zakazanego nie było. Natomiast zastanawiam się, czy... Tu mówię, bo sam bym tego nie zrobił akurat, nie w tym momencie. Czy obecność dziennikarza była tam wskazana? To jednak już takie wpuszczanie gdzieś tam ludzi z zewnątrz, to jest narażanie. No, ja powiem panu tak, ja bym nawet nie wpadł na pomysł jako dziennikarz, żeby się do Piotra Pawlickiego wpraszać na trening i próbować coś z tego robić. Więc tu też mi się wydaje, że to taki trochę minus tego wszystkiego. Nie wiem, co pan o tym myśli z kolei. Ja myślę, że tu nic też niestosownego nie ma. Jeżeli zachował pewną odległość i nie był w pomieszczeniu zamkniętym, a był na zewnątrz. No to było wszystko na zewnątrz, nie? No to w żaden sposób chyba gdzieś tam życiu nie zagraża ani przenoszeniu tych zarazków, więc tu bym się też czegoś nie doszukiwał niestosownego. A proszę mi powiedzieć, a w ogóle takie, bo to jest już abstrahując od Piotra Pawlickiego, czy takie treningi w ogóle mają sens teraz, skoro my nie wiemy, kiedy wyjedziemy tak na dobrą sprawę? To się może zdarzyć już tam, tak jak teraz słyszę, to prezesi mówią, że czerwiec to jest taki według nich optymistyczny wariant, już mówi się o odwoływaniu Grand Prix.
to czy w ogóle te treningi na torze mają sens? Czy to po prostu nie lepiej poczekać? Bo tak zwykle jest, że tam 4 tygodnie przed żużlowcy wsiadają, jeżdżą, trenują, sparingują, no a teraz mamy połowę marca. Prawda jest taka, że inaczej, że jeżeli mielibyśmy jechać ligę, to do ligi minimum 3 tygodnie trzeba się przygotowywać i taka jest też prawda. Czy to ma sens? Oczywiście jeżdżenie na motocyklu zawsze ma jakiś tam sens, bo są to sportowcy, którzy na tych motocyklach uprawiają i wykonują swoją pracę, więc czym większe objeżdżenie, tym jest zawsze lepiej. Jeżeli dzisiaj Piotrek Pawlicki znalazł czas, żeby pojeździć na bardzo krótkim, technicznym torze, z całą pewnością mu to nie przeszkodzi, a czy pomoże, to tego też nie wiemy. Ale zawsze będzie miał kontakt z motocyklem, zawsze będzie objechany i to jakby dla niego jest in plus. Znaczy według mnie to jest jakby też taka szansa na oderwanie się od tej monotonii, tak? No bo cóż można innego robić? No można poćwiczyć w domu, tak? Można pojeździć na jakimś stacjonarnym rowerku, a to jest zawsze jakieś urozmaicenie. Zresztą ja mówię, podkreślam po raz kolejny, że nic nie mam w ogóle do tego, że on trenuje. Ja tylko gdzieś tam zwracam... Ja też nie, ja nawet żałuję, że nie mogę tam być, bo oczywiście fajnie by było z całą drużyną tam być, ale gdzieś tam staramy się zachować tą jakby dystans i żeby tych zbiorowych jakichś zbiórek też zawodników nie robić, więc jeżeli Piotrek pojeździł, Szymek miał okazję, a jeżeli ich jest tam 4 czy 5 osób i blisko siebie mieszkają i ufają sobie, że nie zarażają się nawzajem, a myślę, że nie, to nic w tym niestosownego. No tu mówię, tu zawsze jest tak czy inaczej, co byśmy nie powiedzieli, to zawsze jest ryzyko, wie pan, bo to jest tak, że my w zasadzie nikt nie wie, tak, co ta druga osoba w sobie ma, bo wirus jest jakby praktycznie... Tak, tylko my, panie Darku, od Hiszpanii to tak naprawdę każdego dnia przebywamy z sobą prawie codziennie, widzimy się i rozmawiamy, więc też jest prawda taka, że no, gdyby tam się coś działo, to by nas pewnie wszystkich poskładało po Hiszpanii, a tak to zawodnicy, z tego co się orientuję, to od czasu, kiedy wróciliśmy z Hiszpanii, to oprócz tego, że mieliśmy zajęcia na torze i zajęcia w warsztacie, to nic się nie działo, chorych też nie ma, więc chyba, że ktoś gdzieś tam z zewnątrz... Ale wy jeszcze w tej Hiszpanii jakby byliście trochę przed, nie? Że to było tak, że jeszcze zanim, jak byliście... No myśmy podjeżdżali z Hiszpanii, to się okazało, że tam pierwszy pacjent był zakażony. Aha, czyli tak dosłownie w ostatniej chwili, bo tam motor też takimi trochę śladami szedł, że z Włoch wyjechał, to tam z kolei się pojawiło i pojechał do Hiszpanii i potem... No, we Włoszech potem... to chyba się coś tam po piłce tak zaczęło, nie? Tak. Ktoś włoska drużyna gdzieś tam grała z Hiszpanami. Ale w ogóle to tak nieciekawie się wszystko, nieciekawie się to wszystko rysuje, bo jak sobie tutaj widzę, że nie wiem, że powiedzmy UEFA, czy no po prostu, że jakby odwołane jest euro i przełożone na przyszły rok, a to miało to euro być w czerwcu, w lipcu, to tak się zastanawiam, kiedy ten nasz żużel może ruszyć. Nie wiem, będziemy czekać, na pewno będziemy czekać na to, co się dzieje. Myślę, że żadne decyzje, jeżeli chodzi o naszą ligę, pewnie nie zapadną wcześniej jak w kwietniu. I myślę, że wtedy będą prezesi Ekstraliga decydować o tym, co będziemy robić. Natomiast myślę, że i tak my bardziej musimy patrzeć w stronę monitorów, telewizorów i patrzeć, co się dzieje w Polsce właściwie z tym wirusem, bo myślę, że od tego wszystko będzie, nie myślę, jestem pewien, że wszystko będzie uzależnione i musimy czekać, jak to się wszystko rozwinie. Najgorsze wie pan jest też od tego nadmiaru informacji, to czasami można zwariować, bo to już nie wiadomo na co patrzeć, a jak się patrzy na te słupki, powiedzmy tam, gdzie rośnie ta liczba zakażonych, no to włos na głowie sieje, że po prostu. No i właśnie dlatego warto wziąć motocykl i pójść sobie na ogródku. I żeby nie zwariować. Nie, no tu okej, okay, jakby tylko mówię, mnie, i to też napisałem, że mnie trochę boli ten brak solidarności, bo ja uważam, że to jest takie kuszenie też innych, no wyjdźcie, wyjedźcie, wszyscy wyjadą i w końcu... A ja myślę, że tutaj Piotrek się solidaryzuje właśnie z wszystkimi w Polsce, bo nie wychodzi poza teren swojej posesji. Nie, no to okej, okay, to jakby okej. Okay. Nie, no mówię, ja tylko cały czas się czepiam. Mnie się nie podoba to jakby nagłośnienie tej sprawy. Cała reszta okej, okay. Ja w ogóle nawet nie mam żadnych tutaj ten, bo tak... Panie Darku, ale jeżeli nie będziemy o tym mówić, to z całą pewnością głośno o tym nie będzie. Nie, no ale już będzie teraz, bo...
Już jedni, no to po co pan to nagłaśniał? Jeden Ostafiński napisał, drugi w przeglądzie napisał. Już mamy sprawę, ale też kibice tym żyją. Wie pan, to nawet jest tak, bo my żyjemy w takich czasach, że nawet jakby się o tym nie napisało, to jednak ludzie to obserwują. Ja tak się zaczynam zastanawiać, czy tam za chwilę się kibice nie pojawią. Nie? Jeden, drugi, trzeci, tak ta liczba gdzieś tam na tym torze sobie będzie rosła gdzieś tych przypadkowych widzów, którzy są po prostu też spragnieni żużla, nie? Panie Piotrze, no dobra, mam nadzieję, że następnym razem już w takich bardziej optymistycznych okolicznościach, życiowo-sportowych, bo to mówię, to ten czas jest mocno nieciekawy. No, a na dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję w lepszych czasach, żeby jak najszybciej to się skończyło i żebyśmy mogli zobaczyć się na to. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Do widzenia. Dobranoc. Do widzenia. No dobrze, i za nami rozmowa z pierwszym gościem, Piotrem Baronem, ale żeby już tutaj nie ten, bo mamy, powiedzmy, będę tutaj próbował kolejnego naszego gościa złapać. No dobrze. Próbujemy kolejnego gościa, menedżer Jakuba Jamroga, Paweł Racibor. No właśnie, czekam, jak tam, czy mamy połączenie z Pawłem. Momencik. No coś się łączy, także za chwilę myślę. O, proszę. Duży Paweł Racibor na dużym ekranie. Tak. Mam nadzieję, że widać. Znakomicie. Witam cię, Paweł, serdecznie. Trochę się rozmowa z trenerem Fogouni przedłużyła, bo jak się domyślasz, wałkowaliśmy temat Piotra Pawlickiego i jego treningu. Starałem się nie odpuszczać, ale Piotr Baron się nie dał przekonać, że tam w tym jest coś nie fair. No ale to dziwne by było też, jakby trener nie stał za swoim zawodnikiem, prawda? No to nie tak. No dobra. Dobrze. Ty mnie dobrze słyszysz, tak? Tak. Dobrze, ja ciebie też dobrze słyszę. No to wiesz co, bo tak, parę dni temu mieliśmy taką gorącą dyskusję. Nie powyzywaliśmy się, co prawda. Miałem wrażenie, że krok nam brakuje do tego, żeby trochę ostrzej ze sobą porozmawiać, bo kłóciliśmy się na temat renegocjacji kontraktów zawodniczych. Nie wiem, czy ty tam... Bo słyszę jakby swój głos. Ale okej, okay, kłóciliśmy się na temat renegocjacji zawodników i ty się upierałeś, że za wcześnie na tą dyskusję, że to sianie paniki. No tak, i dalej przy tym, jak już przy tych słowach, tych słów się trzymam, bo myślę, że na razie poczekajmy, aż będzie jakakolwiek decyzja, aby ruszyć w ogóle z tym sezonem, bo zabronione są treningi, przynajmniej te wspólne, a dyskutowanie o jakichś nowych transzach finansowych, tak naprawdę większość zawodników, z tego co wiem, dostała swoje pieniądze za podpis, czyli tak zwane na przygotowanie do sezonu. Większość zawodników jest przygotowanych do tego sezonu i wydała te pieniądze. Część, z tego co słyszałem, jeszcze oczekuje na raty, ale te raty podobno są wstrzymane, bo... Tak, są wstrzymane, bo... Czytałem u ciebie na portalu, prezes Stepniewski powiedział, żeby prezesi się tam chyba bodajże wstrzymali. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, bo ja mówię... Wiesz co, no wydaje mi się, że to tak na chłopski rozum i na logikę, no to jest jakby oczywiste dla mnie, że ta renegocjacja będzie. Nie traktuję tego na zasadzie siania paniki czy straszenia kogokolwiek, ale to jest no po prostu jak dwa dodać dwa, to jest cztery. No nie ma tutaj w ogóle żadnej opcji, że tej renegocjacji nie będzie. To nie jest jakaś moja złośliwość czy szukanie w dziury w całym, ale to jest prosta matematyka, no. A ty się tak upierasz, no. No ale tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy i w jakiej sytuacji będą kluby, kiedy to rzeczywiście już ruszy, bo tak naprawdę zawodnicy teraz nie zarabiają, oni czekają na sezon, mają płatne za punkty. Ktoś zdobywa też 0 punktów, no to nie ma, nie wystawia faktury, bo tak naprawdę, więc o czym tutaj będziemy rozmawiać? O negocjacji za punkt, skoro tych punktów nie zdobywają, bo nie jeżdżą. Okej, ale wiesz, no to jest tak, że za chwilę może się okazać, że te budżety, które były, powiedzmy, prognoza średnio od 7 do iluś tam milionów, to kluby tych pieniędzy po prostu nie będą miały. No, z racji tego, że wykruszą się sponsorzy, którzy będą ratować po epidemii swoje firmy, a nie kluby żużlowe. Nie wiem, co będzie z umową telewizyjną. Być może będzie jakaś renegocjacja, może nie. Nie wiemy, jak kibice szybko wrócą na stadiony
i w ogóle ilu ich wróci, czy nie będzie część z nich wystraszona. Też pamiętajmy, że ci kibice też gdzieś pracują i te ich zakłady pracy mogą mieć kłopoty. No, dużo rzeczy się na to składa. Ja uważam, że tutaj no, nie ma nawet jednej optymistycznej przesłanki, żeby można było powiedzieć, że będzie dobrze. No, no co do przykładu Lublina, w tym klubie, w którym teraz będzie jeździł Kuba, no to z jeden plus tych biletów już nie ma, bo karne te wszystkie zostały wykupione, więc no, pełny stadion już jest przed sezonem. No dobra, tylko... dwa, czyli 2,5 miliona już w budżecie mają, tak? No. No tak, tylko teraz kwestia ruszyć, kiedy pojedziemy i ile tych meczów odjadą. Ja też obserwuję rynki sportowe w innych dyscyplinach i tak samo było w przypadku naszej polskiej ekstraklasy piłkarskiej, kiedy to już wiadomo było, że zagrają tą ostatnią kolejkę, która miała się odbyć, a nie odbyła się, bez publiczności. I też kibice bodajże Lecha mieli, piłkarze Lecha mieli grać z Legią i kibice Lecha zrezygnowali po prostu z tych pieniędzy swoich, nie chcieli zwrotu za bilety i to była taka ich cegiełka. Także no ja też orientowałem się w temacie, czy jest możliwe w ogóle, żeby ruszyć po choćby początek sezonu bez kibiców, żeby te transmisje były tylko w telewizji. No, na tą chwilę jest to niemożliwe i wszyscy czekają na to, na ten ruch ze strony przede wszystkim rządu, kiedy będą mogli wyjechać na tor. Bo tak naprawdę, jakbyśmy się uparli i zawodnicy chcieli trenować, to myślę, że są to kluby w stanie zorganizować. Troszeczkę by to wyglądało śmiesznie, ale można by było wyznaczyć przykładowo 2 godziny dla jednego zawodnika, 2 godziny dla drugiego, tylko teraz myślenie o treningach... No ja wiem, tylko wiesz, nie wiemy, kiedy ruszymy. Zakaz GKS, że tu jest, nikt się nie będzie w to bawił. No ja pytałem Chomskiego na przykład, trenera Staligorz, bo on powiedział, że absolutnie żadnego treningu nie zorganizuje, on nie będzie narażał osób funkcyjnych, to nawet dla Zmarzlika nie będzie tam żadnego wyjątku, że on se przyjdzie i pojedzie. No nie ma takiej opcji, no. Ale powiedz mi taką rzecz, a ty się nie boisz w ogóle o byt żużla, o to, co się stanie? No bo wiesz, no prezes Fogo Unii Leszno, Piotr Rusiecki, mówi, nie mam przychodu, nie mam z czego płacić, tak? Jego firma zaczyna przeżywać kłopoty. Rozmawiam ze sponsorem, z Mirosławem Maszońskim, ze sponsorem Zmarzlika i Tomasza Goloba. Mówi, że jest policzony na 3 miesiące, ale jest też tak, że jak kogoś z jego firmy, ktoś z jego firmy się zakazi i cała ekipa pójdzie na kwarantannę, no to fabryka stanie, nie wiadomo, co się wydarzy. Rozmawiam z Tadeuszem Zdunkiem, który mówi, że od tygodnia nie zarabia, a ma 7 miliona złotych miesięcznie kosztów. No, to są wszystko ludzie, którzy są przy żużlu. No, za chwilę może się okazać, że kluby zmontują budżety będą zawodnicy jeździli za angielskie pieniądze. No. No tak, ty mówisz o tym, co może się wydarzyć, ja ci powiem już o tym, co się dzieje w teamach zawodników. To też są firmy, są mechanicy, którym się płaci, są ludzie, którzy coś tam wykonują dla zawodników. My też jakoś ustaliliśmy sobie z Kubą kalendarz na to wszystko, żeby zdążyć już. Postanowiliśmy sobie, że do końca lutego będziemy uzbrojeni już we wszystko. I faktury poszły. No ale czekaj, ale ciebie jeszcze Kubę Mruk nie zwolnił w ramach cięć żadnych kontraktowych. No tutaj miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i nie będzie też takiej sytuacji, a myślę, że też trzeba patrzeć, co się będzie działo dalej, bo myślę, że nikt nie będzie wymagał też od zawodnika w teamie, że jeżeli on nie będzie miał tych przychodów, czyli nie będzie zarabiał na torze, no to jakoś też można się dogadać. Ale mówię, no to jest wszystko będziemy wiedzieć w czasie, tak jak mówię. Ty mówisz o firmach, o klubach, ale tak naprawdę ten kryzys dopadł najwcześniej w tej branży żużlowej, przede wszystkim zawodników i tych ludzi, którzy pracują dla tych zawodników, bo tak naprawdę teraz wszystkie wypłaty idą na kredyt. Wszystko fajnie wyglądało, można powiedzieć, do początku marca. Kuba pojechał na pierwszy trening do Ostrowa i tak naprawdę wszystko pękło jak bańka mydlana i tak naprawdę. Ale wszystko się dało. Wiesz co, też zastanawiamy, jak dalej po prostu działać, bo wszystkie pieniądze praktyczne, te, które dostał na przygotowanie do sezonu, zostały zainwestowane i teraz co dalej robić? Czy zaciągać jakiś kredyt? Po prostu trzeba się spokojnie pomyśleć, bo też nie wiemy, kiedy ten sezon ruszy. My czekamy na informacje przede wszystkim, kiedy można wyjechać na tor. Wszyscy mówią, że to będzie 2 lub tydzień przed rozpoczęciem sezonu i to by była wiadomość optymistyczna, jeżeli coś takiego będzie. No też ja sobie liczyłem tam, kiedy można by było przejechać nawet tą rundę zasadniczą, no to wtedy w czerwcu, jeżeli ruszymy,
z ligą przede wszystkim, no to będzie super. A mówię, to tak wygląda. No wiesz, ten czerwiec to jest bardzo taki już w tej chwili nawet dla prezesów optymistyczny wariant. Raczej się wszyscy skłaniają ku temu, że to się zacznie w lipcu i to jest tak... No... Żeby się w ogóle zaczęło, to jest najważniejsze. No tak, ale ja w ogóle wiesz, bo dzisiaj ktoś mi powiedział, że jest taka granica, za którą już nie będzie sensu rozgrywania tej ligi w tym sezonie, bo to będzie dla wszystkich strata, bo po prostu no, bo kluby nic nie zbiorą. No, też umówmy się, że każdy dzień tego przedłużającego się stanu, który jest obecnie, no, to jest katastrofa dla gospodarki całej. No tak, i też patrząc na inne dyscypliny, tutaj jest to nieszczęście w nieszczęściu, że też się nie ruszyło. I tak naprawdę no tak. Kluby jeszcze się nie zarażają, a mamy inne dyscypliny, które już na przykład w Polsce zakończyli rozgrzewki koszykarze, koszykarki. I tutaj jest problem dla tych klubów, bo tak naprawdę oni mają kontrakt ważny terminowy do zakończenia przykładowo sezonu i oni muszą wypłacić te pieniądze. Podobnie masz w NBA, którą ja się też interesuję. Zawodników nie interesuje, że tam nie ma meczu. Oni mają kontrakty tygodniówki czy pensje, które płacone są co miesiąc i tak samo piłkarze, oni dostają pieniądze. No. Jak mówisz... Jeżeli sobie tego nie wyjeżdżą na torze, to nie mają. Jak mówisz w ogóle o NBA, to nie wiem czemu, ale od razu mi się od razu mi się ten koszykarz przypomina, który na konferencji wszystkie mikrofony dotykał i sobie żartował z koronawirusa, a za chwilę się okazało, że jest zakażony. Tak. No ja myślę, że dużo osób sobie w ogóle żartowało i do nas też to nie docierało jeszcze bodajże w styczniu czy w lutym, że coś takiego dopadnie, to tak naprawdę cała Europa jest tutaj, można powiedzieć, odgrodzona granicami teraz i teraz my mówimy o kiedy to ruszy, a tak naprawdę zastanawiamy się, bo większość obcokrajowców jest poza granicami Polski. Jeżeli tu przyjadą i granice nie zostaną otwarte, a będzie na przykład zgoda na to, żeby ruszyć z tym sezonem, to co wtedy? Oni muszą tu przyjechać, dwa tygodnie kwarantanny i co dalej? Nie, no wtedy zgadza się. Dostać, żeby dalej jeździć? Mają też zobowiązania jakieś wobec swoich lig narodowych, więc to nie jest taka według mnie prosta sprawa i my musimy opanować sytuację w całej Unii Europejskiej, przynajmniej jeśli chcemy cokolwiek rozgrywać. A powiedz mi taką rzecz, bo może być tak, bo to też takie opinie do mnie docierają, że po tym sezonie no to jakby 40 tych milionerów, nazwijmy to, przeżyje, a cała reszta będzie miała duży problem, że no być może prezes, na przykład były prezes Stali Gorzów Ireneusz Zmora sugerował, że część zawodników wzorem jakby tych żużlowców, którzy kiedyś w Stali występowali i pracowali normalnie, będzie musiała po prostu pracować. No tak, też my jesteśmy na to przygotowani i też tutaj nikt jakoś nie szuka sensacji w tym, co wypowiadają się różne osoby, tylko mówię, no też jak czytam to, co u Ciebie wypowiadają się ludzie, którzy po prostu no, kiedyś mieli coś wspólnego z tym sportem, a teraz nie mają i nie wiedzą, jak się tworzy budżet teraz zawodników i na czym to polega i jak po prostu trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby ruszyć z tym sezonem, mieć wszystko dopięte od A do Z i nagle dostajesz takiego strzała, że sezon nie rusza, bo tak naprawdę na tą chwilę tak to wygląda. No to mówię, troszeczkę się zastanówmy i ja mówię, że kluby też martwią się o to, co będzie z tymi klubami. I tak jak powiedział Kuba bodajże dla Ciebie, że to jest taki prawdziwy bieg na torze żużlowym dla tych prezesów. I jak z tego wyjdą, jakie środki uzbierają na ten sezon, jakie środki będą mieli od tych sponsorów, którzy byli. Bo tak naprawdę ludzie, wierz mi, zastanawiają się nad tym, bo teraz większość osób poważnie do tego podchodzi i tak jak wszyscy chwalą Polaków zostają w domach, nigdzie się, można powiedzieć, nie pelętają po ulicach, ale w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, ja rozumiem miesiąc czekać, ale ktoś, kto będzie miał do wyboru nie mieć co do garka za przeproszeniem włożyć, nie mieć pieniążków zarobionych, bo z jakiejś firmy został wysłany do domu, nie pracuje, więc nie zarabia, nie ma tych pieniędzy, więc tu się pojawi problem, albo walczymy z koroną, i tutaj poddajemy się temu, traktujemy to, można powiedzieć, jako kolejny... No tak, wniosku, albo walczymy o finansowe przeżycie. No tak, nie no, o finansowy byt walczymy, tak, bo to jest przede wszystkim tak, że każdy z nas musi z czegoś żyć i musi pracować, tak, i fajnie mają ci, którzy mogą zdalnie pracować. Ja sobie mogę na przykład widzieć studio w domu ustawić, no ono jest takie prowizoryczne, okej, ale... No ale jakieś tam jest, można robić, ale niektórzy muszą wyjść i muszą to załatwić inaczej. Ale wiesz co, a propos prezesa Zmory, no to on też powiedział i tu myślę bardzo przytomnie, że
On a propos renegocjacji kontraktów mówił wprost, że tu nie jest tak, że wszystkim można uciąć po równo, że no, juniorom to można najwyżej włosy przyszczyc, bo dla nich nawet 10% może się okazać finansową katastrofą, więc to jak mam wrażenie, że jeśli dojdzie do jakiegokolwiek cięcia, bo będzie dyskusja o starcie ligi, no to ja sądzę, że to będzie tak potraktowane, że no nie każdemu po równo, tylko proporcjonalnie do zarobków, po prostu, no. Ja myślę, że każdy z zawodników zdrowo do tego podejdzie i Kuba też przechodził różne sytuacje w swojej karierze. Też były historie takie, że w jednym z klubów były problemy finansowe i też godzili się na cięcie tych kosztów, godzili się na to, że mniej zarabiali. No, po prostu wszyscy, myślę, że tutaj zachowają się solidarnie. Jeżeli będzie taka potrzeba, a pewnie będzie, no to wszyscy siądziemy do rozmów. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że umowy są podpisane i tak naprawdę wszyscy z tych umów kluby i zawodnicy też muszą się z tych umów wywiązać, więc tylko to jest dobra wola zawodników, jeżeli będą chcieli dyskutować na temat renegocjacji, bo to od nich tak naprawdę zależy, a myślę, że nie będzie z tym problemu, bo no każdy widzi, co się dzieje, to nie jest jakiś wymysł jakiegoś człowieka z boku, że chce po prostu tą dyscyplinę sportu wykończyć. No wiemy, że jakiś żużel jest i tutaj decydują się po prostu, no ten rok będzie na pewno trudny dla zawodników i trzeba wszystko robić, żeby ta dyscyplina przetrwała, bo ja sobie nie wyobrażam, co się stanie, jak rzeczywiście w tym sezonie i w tym roku zawodnicy nie wyjadą na tory i nie będzie tych rozgrywek. Dokładnie. Dobra, Paweł, ostatnie pytanie. Bardzo proszę o jakąś taką krótką, zwięzłą wypowiedź, bo musimy kończyć. Powiedz mi, a co ty uważasz o tym treningu Piotra Pawlickiego z Przemkiem Pawlickim na Rancho Diana bodajże, czy coś takiego, ja już nie wiem, nazwy nie pamiętam. Czy to jest tak, jak mówi Marek Cieślak, że Piotr Pawlicki pokazuje gest Kozakiewicza całemu środowisku żużlowemu? Czy to jest tak, jak ja piszę, że to jest brak solidarności z innymi, trochę takie prowokowanie przez te wrzucanie filmików i zdjęć i powodowanie u tych, którzy nie mają takich możliwości, zgrzytanie zębów i takie no, denerwowanie ich? Czy jest wszystko ok, no bo w zasadzie jest u siebie, może niech wrzuca filmy, niech robi co chce? Ja nie wiem dokładnie, ile tam było osób na tym treningu, bo tak naprawdę oglądałem filmik, na którym widziałem tylko Piotrka i tam bodajże dwie osoby, jak jeździł. Osób nie naliczyłem więcej jak 15, to wiesz, nawet nie o te osoby mi chodzi. Ja zresztą mnie nawet o ten trening nie chodzi, ja tylko się czepiam tego cały czas i to też z Piotrem Baronem o tym dyskutowałem, no to... Tego, że to jest po prostu jakoś tak super nagłaśniane, bo tego nie rozumiem. Po co? No okej, ma możliwość, niech trenuje, ale niech nie drażni tych, którzy nie mogą tego robić. No i tyle, bo wszyscy jesteśmy, znaczy ja może nie aż tak jak żużlowcy, bo ja nie muszę w tej chwili wyjeżdżać na tor i trenować i czekać w tych nerwach takich i wiesz, na to, czy się sezon rozpocznie, czy nie, tak? Ale oni muszą, no staram się trochę wczuć w sytuację tych, którzy nie mogą wyjechać, tak? A tak jak Kuba Jamruk wyłożyli jakieś pieniądze i teraz patrzą, że tutaj bracia fruwają po torze, a oni siedzą w domu. Czy każdy, ja nie chcę tutaj oceniać, że akurat sytuacji Piotrka Pawlickiego, każdy z zawodników wie i ma jakąś tam koncepcję przygotowania się teraz do sezonu. Nie, ale ja się pytam, wiesz, okej, okay, ja koncepcję rozumiem, proszę cię tylko o odpowiedź na proste pytanie, czy ty uważasz, że to fair, że on tak robi, czy to jest po prostu gest Kozakiewicza, no? Nie, może akurat tak bym nie uznał, że jest Kozakiewicza. No, każdy jest odpowiedzialny za siebie, za swój team. Jeżeli uznał, że tak jest, ja mam nadzieję, że z tego nie będzie jakichś konsekwencji zdrowotnych, no bo to by było największe można to dziennikarza wpuścił ostatnio, także wiesz. Nasz kolega się tam pojawił. No. To akurat dla mnie było bardzo mega słabe, to znaczy nie oceniam zachowania kolegi, ale uważam, że to jest zawsze zwiększenie jakiegoś ryzyka. No dobrze, Paweł, to cię nie męczę. Tak kurczę, jak z tego zawodu dziennikarskiego uciekłeś, to taki bardzo wstrzemięźliwy się zrobiłeś. No, nie ma to. Dyplomata. Ja się nie zastanawiałem. Następnym razem będziesz ministrem jakichś tam spraw zagranicznych albo czegoś, żeby to już jesteś na dobrej drodze do tego, bo masz już te... Od dyplomacji. Masz już te dyplomatyczne gadki opanowane, to Marek Cieślak okazuje się bardziej się nadaje na dziennikarza, jest taki wyrazisty, potrafi nazwać rzeczy po imieniu. Może jak ktoś wie lat, to może też tak pozwolę sobie na takie. Może być. No dobra, to dziękuję Paweł. Naszym gościem był Paweł Racibor, menedżer Jakuba Jamroga.
Dziękuję Ci, Paweł. Na razie, dziękuję. Trzymaj się. Dobrze, i tym sposobem dobrnęliśmy do końca. No już za dużo czas o wiele tutaj trochę przedłużyliśmy ten program w porównaniu do tego, co było obecnie, ale tak jak mówię, no obiecałem, że teraz w związku z tym, że nie mamy sezonu, trochę dłuższe dyskusje. Ja oczywiście czytałem te Wasze komentarze po felietonie o braku solidarności Piotra Pawlickiego. Trochę mnie dziwi to, że w ten sposób bardzo emocjonalny niektórzy z Was podchodzą. Niektórzy nazbyt wulgarnie i obcesowo wyrażają swoje opinie. To jest bardzo słabe. Naprawdę, no mówię, zastanówcie się nad tym, co piszecie. Ja rozumiem, że możecie się ze mną nie zgadzać. Nie ma najmniejszego problemu. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, to nie chodzi o to, że wszyscy muszą myśleć jako Stafiński, bo to świat byłby nudny wtedy. Ale dyskutujmy ze sobą w sposób kulturalny. Taki, żeby to się nadawało po prostu do cytowania, bo ja chętnie te Wasze opinie bym tu na antenie tego mojego studia przedstawił, ale no niektóre się po prostu do tego nie nadają, a nie chce mi się tam wybierać te, które są bardziej nadające się. Ja dalej uważam, że Piotr Pawlicki okazał brak solidarności. Dalej przychylam się do tego, że rację ma trochę Marek Cieślak z tym pokazaniem gestu Kozakiewicza. Niepotrzebne drażnienie całego środowiska. Niech trenuje jak najbardziej, w ogóle nie mam wątpliwości, ale w ciszy, spokoju, bez nagłaśniania tego, bez przesadnego chwalenia się i wszystko będzie w porządku. Nie kuśmy losu, nie wpuszczajmy dziennikarzy. Ja sam nigdzie się nie wybieram, żaden trening zorganizowany, niezorganizowany z małą czy z dużą grupą ludzi mnie w tej chwili nie interesuje. Siedźcie w domu, dbajcie o siebie, no i cóż, widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam bardzo za dziś.